RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Ze mną już w studiu Paweł Fyda, burmistrz Grybowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To zaczniemy od takiego tematu, który na pewno dzisiaj mógł pan nawet zwizytować. To znaczy, jadąc tutaj do Nowego Sącza, mógł pan zobaczyć, jakie postępy w pracy przy budowie chodnika wzdłuż tej krajowej 28. Inwestycja, na którą bardzo długo czekali mieszkańcy, dlatego że ona z pewnością poprawi bezpieczeństwo właśnie w tym miejscu. Prowadzona inwestycja przez, co prawda, GDDKiA, ale przy wsparciu Urzędu Gminy. Na jakim etapie? Urzędu Miasta. Przepraszam, Urzędu Miasta. Zdecydowanie tak. No nie ukrywam, że ogromnie sam osobiście jestem zadowolony z faktu, że inwestycja przybrała taki wymiar i na dzień dzisiejszy możemy mówić, że w Grybowie jest wielki plac budowy. Od 3 lat, można powiedzieć, od początku mojej kadencji jest to zadanie, które osobiście, w którym osobiście uczestniczyłem od samego początku, bo pragnę tutaj przypomnieć, że w 2015 roku miasto Grybów wystąpiło tutaj do zarządcy drogi, czyli w tym przypadku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o wyrażenie zgody czy o wydanie warunków, stosownych warunków, warunków, które umożliwiły nam wykonanie projektu budowlanego w granicach pasa drogowego, w tym przypadku zarządcy drogi. I tak jak powiedziałem na początku, miasto Grybów, i zresztą pani redaktor też tutaj zauważyła, miasto Grybów uczestniczy w tym zadaniu. Miasto Grybów partycypowało w kosztach, jeżeli chodzi o kwestię wykonania projektu budowlanego, a tak naprawdę to wykonało go w 100% za własne środki budżetu miasta. I w ubiegłym roku, w 2017 roku, projekt został zakończony, uzyskał prawomocne pozwolenia i został przekazany do Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad. Tyle lat właśnie chciano takiej inwestycji, czemu dopiero teraz one... Znaczy, no trudno mi teraz tutaj cofać się do tyłu. Po prostu uważam, nie ma sensu dzisiaj szukać tutaj odpowiedzi, dlaczego do tej pory tego nie zrobiono. Ważny jest fakt dzień dzisiejszy, że inwestycje w końcu udało się zrealizować i tak naprawdę termin, który został wyznaczony przez zarządcę drogi, przez inwestora, w tym przypadku, tak jak wspomniałem, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, został wyznaczony na dzień 31 lipca i mam nadzieję, że widząc postęp prac, bo też połowa nie ukrywam, wakacji, tak, zakończenie prac. Bo też nie ukrywam, że uczestniczymy również podczas prac budowlanych jako miasto, możemy śmiało powiedzieć, że raczej ten termin uda się zachować i termin będzie realizacji tego zadania będzie wykonany. No, z całą pewnością tutaj też warto zauważyć, że ogromne zaangażowanie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za co w dniu dzisiejszym też, korzystając z okazji, bardzo serdecznie chciałbym podziękować tutaj i dyrekcji w Krakowie, i kierownictwu rejonu dróg w Podgrodziu za dobrą współpracę i za to, że mogliśmy w tak szybkim czasie to zadanie zrealizować. Pan burmistrz wspomniał tutaj, że Grybów troszkę rozkopany, na pewno będzie rozkopany, dlatego że szykuje się remont kilku dróg miejskich. Tutaj pieniądze spłynęły z promes od Urzędu Wojewódzkiego, czyli właściwie rządowe pieniądze. 1 400 000 złotych. Tak, dwa tygodnie temu, pod koniec maja, otrzymaliśmy promesę, miasto Grybów otrzymało promesę na realizację 5 zadań, które zostały zgłoszone pod koniec roku ubiegłego, w 2017, bo taka jest procedura. Na każdy kolejny nowy rok kalendarzowy każda gmina ma prawo
złożyć 5 zadań, które według danej gminy kwalifikuje się do realizacji w pierwszej, można powiedzieć, kolejności. No i oczywiście zadania te muszą spełniać wszystkie kryteria, które są ustalone tutaj przez Urząd Wojewódzki, a konkretnie przez ministerstwo. Tutaj oczywiście mówimy o pieniądzach, które są przekazywane przy okazji klęsk żywiołowych, tak, czyli zniszczeń między innymi tak, właśnie jedną z kategorii jest między innymi, jednym z kryteriów jest między innymi to, aby droga miała tak zwany status drogi zakwalifikowanej jako droga, na której można powiedzieć miała miejsce klęska żywiołowa, na przykład powódź, i te drogi, które zostały zakwalifikowane w tym protokole, no można powiedzieć, czekają w kolejce na uzyskanie jakiegoś dofinansowania. I tak tutaj też się stało. Właśnie w naszym miejscu dróg. 5 dróg udało się nam otrzymać, za co też bardzo serdecznie pragnę podziękować, korzystając dzisiaj, że jestem tutaj z Państwem w radiu, panu wojewodzie, za to, że właśnie przychylnością tutaj dla naszego miasta udało się nam uzyskać tak wspaniałe dofinansowanie, ogromne dofinansowanie, bo 1 400 000 zł to niebagatelna kwota, jeżeli chodzi o nasz budżet i o kwestię remontu dróg. No, pragnę też tutaj przypomnieć, że gminy tak naprawdę nie mają możliwości innej, jak ta tutaj wspomniana, pozyskiwania środków na remonty czy na budowę dróg miejskich, czy też gminnych, a jeżeli takowe by zadania były realizowane, to w tym przypadku muszą być realizowane w 100% z budżetu danej gminy. Także też nie ukrywam, że jest to bardzo dobra wiadomość dla nas i będziemy już w niedługim czasie ogłaszać przetargi i wykonywać zadania. Tutaj mówimy o ulicy Topolowej, Kochanowskiego, drogi, kilku dróg do posesji, 3 dróg. Jedna to na Sośniu Górnym, tak? Tak, tak. Czyli ile kilometrów w sumie? W sumie z szacunku, który jest, można powiedzieć, w protokole szkód powodziowych, zostanie wyremontowane około 2 km dróg miejskich wraz z odbudową w niektórych przypadkach również i chodników dla pieszych, tak jak w przypadku właśnie ulicy Topolowej, gdzie między innymi podczas remontu również zostanie odnowiony chodnik dla pieszych. W ostatnim czasie Grybów kojarzy się także z takimi remontami związanymi z tym, co dzieje się na torach, dlatego że PKP remontuje część wiaduktów, ale także Wody Polskie zainteresowały się tym, co dzieje się w Grybowie. No nie ukrywam, że też mamy troszeczkę szczęścia. Jak zawsze można też powiedzieć szczerze, że szczęściu trzeba troszeczkę pomóc, prawda? Aczkolwiek no, to szczęście nas tutaj nie omija i jak pani tutaj słusznie wspomniała, w mieście Grybów nie tak dawno i jeszcze cały czas trwa cały czas, można powiedzieć, remont sieci linii kolejowej. Wraz z odnowieniem, wyremontowaniem wiaduktów kolejowych. To jest remont prowadzony przez PKP, PLK. Kolejną bardzo dobrą wiadomością jest między innymi właśnie regulacja rzeki w okolicach właśnie mostu kolejowego. No i właśnie, co tam będzie się działo? Tutaj, dlatego, że specjalne spotkanie w samym centrum miasta. No między innymi przede wszystkim tutaj wykonawcą tego zadania jest Gospodarstwo Polskie Wody Głównym celem tego zadania jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa przebiegu rzeki, bezpieczeństwa między innymi, jeżeli chodzi o tutaj pod względem bezpieczeństwa również i mieszkańców, tak aby sytuacja nawet i z 2010 roku, jaka miała miejsce, gdzie mieliśmy tutaj do czynienia z wielką powodzią na terenie naszego miasta i nie tylko, bo jak wszyscy dobrze wiemy, w 2010 roku rzeka, nawet i chociażby rzeka Biała, wylała w wielu miejscowościach, między innymi również i w Grybowie. Dzisiejsza regulacja przebiegu tej rzeki, między innymi również i w tym miejscu, w którym się odbywa, poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo da pewność, że ta rzeka akurat w tym miejscu nie będzie wylewała, nie będzie podmywała. Mówimy między innymi o stabilizacji brzegów rzeki,
jak również tutaj w dużej mierze zdecydowanie poprawi się estetyka naszego miasta. No i tak naprawdę można powiedzieć tak, że zostaną utworzone nowe miejsca dla rekreacji, dla wypoczynku, miejsca, które w dużej mierze mogą być przeznaczone dla mieszkańców. Skoro już przy wodzie jesteśmy, to może powiemy o tej takiej innej, która mieszkańców interesuje, dlatego że wpływa na to, jakie rachunki płacą, bo podczas ostatniej sesji tutaj radni uchwalali najnowsze taryfy, najnowszy cennik za odprowadzanie ścieków i doprowadzanie wody. Zmieni się tutaj troszeczkę dla mieszkańców. To znaczy tutaj troszeczkę małe takie sprostowanie, ponieważ dzisiaj nowa ustawa przede wszystkim o gospodarce wodno-ściekowej zdjęła obowiązek jak gdyby właśnie ustalania i uchwalania taryf za ścieki i za wodę przez rady miejskie czy też rady gminne danych samorządów. W tym przypadku podczas ostatniej sesji Rada Miejska w Grybowie opiniowała już taryfy, które zostały zatwierdzone przez Polskie Wody. To jest jak gdyby konsekwencją... Sama decyzja nie leży w gestii radnych. Konsekwencją zmiany ustawy, między innymi jeżeli chodzi tutaj o utworzenie chociażby nowej instytucji, jaką są Polskie Wody. I w tej chwili, tak jak do tej pory rzeczywiście odbywało się, to Rada Miejska decydowała i uchwalała stawki odnośnie taryf, czyli tak naprawdę cen za wodę i za ściek. Na dzień dzisiejszy Rada Miejska każdego samorządu, można powiedzieć, czy to Rada Miejska, czy to Rada Gminy, opiniuje już dokument, czyli w tym przypadku taryfę za wodę i za ściek, który został, można powiedzieć, tutaj przyjęty przez Polskie Wody. Opinia Rady była pozytywna. Tak, opinia oczywiście Rady była pozytywna. Tutaj pragnę uspokoić naszych mieszkańców, że cena za wodę i za ściek troszeczkę się zmieni. No, oczywiście zmieni się tutaj na plus pod względem, że będzie troszeczkę droższa, ale to są ceny minimalne, bo w przypadku wody to mówimy o podwyżce 7 groszy, w przypadku ścieku mówimy o podwyżce 50 groszy za metr sześcienny, także to nie są duże podwyżki. No, podwyżki są również spowodowane przede wszystkim inflacją, która cały czas ma tendencję wzrostową, jak również bieżącymi opłatami, które są nieuniknione, między innymi takimi jak prąd, czy energia elektryczna, czy też inna energia, która jest potrzebna do tego, aby tą wodę na przykład dostarczyć do mieszkańca lub odebrać ściek od mieszkańca. Te wyższe stawki będą obowiązywać przez na pewno najbliższy czas, ale jeszcze na sam koniec tak szybciutko przeskoczymy do innego tematu. Parku Miejskiego, rewitalizacja. Co tam się dzieje? Czy już zobaczymy jakieś efekty w tym roku? No, mam nadzieję, że tak. Nie ukrywam, że borykamy się tutaj z dużymi problemami. Pierwszym takim podstawowym problemem jest między innymi to, że jesteśmy po kilku postępowaniach przetargowych, dokładnie po czterech, i nie jesteśmy w stanie wyłonić wykonawcy. Nie ukrywam, że głęboko nad tym ubolewam. Mam nadzieję, że w tej chwili został ogłoszony kolejny przetarg, kolejne postępowanie przetargowe. Zadanie zostało podzielone na kilka etapów i mam nadzieję, że wreszcie uda się wyłonić wykonawcę. Do tej pory udało się przeprowadzić, można powiedzieć, 2 z 9 zadań. Pierwsze z nich była to wycinka drzew, która miała miejsce w miesiącu styczniu bieżącego roku, przepraszam, a drugie zadanie było to pielęgnacja drzew istniejących. Było to zadanie, które było realizowane w lutym bieżącego roku. No i w tej chwili czekamy na kolejne rozstrzygnięcie przetargu. Mam nadzieję, że to zadanie już w niedługim czasie zacznie być też tak naprawdę realizowane. Też powstanie, co jest największym problemem? Ceny? Też powstanie wielki plac budowy i mam nadzieję, że uda się go skończyć. Tak, zdecydowanie tak. Na pewno pierwszym powodem są ceny zaporowe, ceny, które my w budżecie miasta nie mamy zagwarantowane i tak naprawdę też nie mamy możliwości, aby dołożyć do tej inwestycji. Wstępnie planowaliśmy, że zakończenie inwestycji będzie w 2018 roku, ale jednak na dzień dzisiejszy już wiemy, że tak naprawdę piękny park w Grybowie będzie dopiero można zobaczyć w 2019 roku. W takim razie na tą datę będziemy czekać. Moim gościem był dziś burmistrz Grybowa Paweł Fyda. Dziękuję bardzo. Serdecznie.
Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.